Galerii Biura Wystaw Artystycznych Powiatu Pińskiego. Jest to wieczór, na który wszyscy od roku czekaliśmy i doczekaliśmy się. Wspaniały wieczór, święto sztuki w naszym regionie. Witam przede wszystkim artystów, bohaterów dzisiejszego wieczora. Brawa dla artystów na początek. Witam tak licznie zgromadzonych miłośników sztuki. Witam wicestarostę Pińskiego, Arkadiusza Kubicha. Muszę. Jak już wspomniałem, witając Państwa, jest to niezwykły dzień, wspaniały dzień, który świadczy o tym, jak dobrze środowisko plastyków, artystów ma się w naszym regionie. Chciałbym poprosić pana Arkadiusza Kubicha, żeby do Państwa skierował kilka słów. Prowadzi nas dzisiaj sztuka przez duże S i artyści, czyli Państwo, przez duże A. My jako Zarząd Powiatu, jako Powiat Pilski jesteśmy dumni z tego, że mamy w naszej powiecie, w naszym regionie takich artystów jak Państwo. Zawsze będziemy wspierać kulturę i sztukę. Zawsze będziemy wspierać artystów, którzy tworzą, którzy znani są nie tylko na terenie powiatu czy na terenie naszego regionu, ale również w Polsce. Artysta to jest człowiek, który pokazuje swoje wnętrze, pokazuje swoją duszę, a najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że odbiorca, każdy może widzieć coś innego. Głębie duszy, na obrazie, w rzeźbie. My mamy ten świat zamknięty w obrazach, w naszym powiecie, w naszym regionie pilskim, dzięki Wam. A to dlatego, że jesteście ambasadorami naszego powiatu na terenie całego kraju. I dziękuję przede wszystkim za to, że jesteście, za to, że my, odbiorcy, możemy podziwiać te piękne dzieła dzięki Wam. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję i kłaniam się jeszcze raz nisko. Dziękuję bardzo. Będę po kolei zapraszał tutaj artystów, z każdym zamienię chociaż jedno zdanie. Uczestniczy w 46. przeglądzie artystów środowiska pilskiego, Salon Pilski 2022. Janusz Argasimas, początek od pierwszej edycji. Raczej tak. Tak, bo już wypada inaczej. I to jest prawda, bo sprawdzaliśmy to trzech artystów. Andrzej Tomaszewski, Alfred Aszkiełowicz i już Andrzej Podolak, o którym tutaj mówiliśmy. Czy kruki dalej fruwają w chodzieży? Bardzo intensywnie i dużo. No miło popatrzeć na Państwa, mówić tym, co nas nurtuje, co się robi. Zapraszam teraz Wojciecha Myszterdę. Powiedz mi, Wojciechu, czy fotografii coś jeszcze jest w stanie Cię zaskoczyć jako mistrza tej techniki? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Oczywiście zdarzyło mi się wziąć udział, wróciłem zaproszenie i wziąć udział w kilku znaczących wystawach. Właśnie za chwilę się jedna z nich kończy, wystawa formy namysłu w Starej Galerii Związku Artystów Fotografików na Placu Zamkowym w Warszawie. Małgorzata Biała, nad jakimi formami, przekazami, nad czym się koncentrowałaś w tym roku? W tym roku, jak widać w moich pracach, nad cyframi. A skąd pomysł? Tytuły tutaj moich czterech prac. Jest to oczywiście grafika cyfrowa, po pierwsze jest cyfrowa, ale są też cyfry i prace numerowane w kolejności. I tam jest kilka wybranych prac cyfrowo, chyba dwa. Planuję wystawę, nie w biurze wystaw artystycznych tutaj, ale gdzie indziej i prawdopodobnie tytuł taki roboczy na ten moment jest. Jest pani Małgorzata, zapraszamy. Małgorzata po raz trzeci uczestniczy w Salonie Pilskim. Drugi, tak? No właśnie, jakie to wrażenie jest? No, powróciłam tutaj.
roku. Chciałam właśnie pokazać coś nowego. Pracę, którą stworzyłam w 2022 roku, która się nazywa Healing Proces, czyli takie leczenie różnych traum, które miały ogólno takiego zasięgu może, nie wiem, wydarzeń, takie osobiste jak wyleczenie różnych rzeczy, które na mnie oddziałały, które były negatywne i cieszę się, że mogłam ją tu pokazać. Dziękuję za obecność. Proszę przyjąć. Danuta Dariusz-Grabowska. Szczerze, Pani Danutorze, trochę nas Pani zaskoczyła w tym roku. Swoimi pracami są dosyć takie trochę... Pozytywnie czy... Bardzo pozytywnie. Bo jakąś nową tematykę Pani siostra się realizuje. Powiedzieć, co nam w tym roku. Dziękuję bardzo. Dobrze. Masz tutaj dużo obowiązków, bo musisz oczywiście zrobić zdjęcia, które przejdą do drony, tylko historii. Powiedz tak krótko. Bo tutaj zobowiązuje i troszeczkę zmusza do tego, żeby jednak coś ciekawego pokazać. Pani Zofia Kawalec-Łuszczewska. Bardziej miło Panią tutaj powitać w tym roku. Praca, może Pani bliżej do mikrofonu. Praca Pani to jest taka dosyć niezwykła tematyka. Skąd pomysł na tą kobietę? Skąd nie To znaczy, po wielu latach teraz wróciłam do czystej fotografii. Już może mniej się bawię w komputerze, mniej manipulacji. Gratuluję pomysłu i realizacji. Życzę udanych prac w tym roku. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Pani Anna Lejba. Pozostaje Pani w tych swoich klimatach, ale ciągle coś nowego Pani pozostaje. Ponieważ są to tematy, znaczy klimaty niewyczerpane, bo sfera to jest taki obszar, w którym zawsze można powiedzieć coś ciekawego jeszcze. I to duży format praca Pani robi. Tak, no ja robię mały kolaż, potem to powiększam do druku i można z tego zrobić no bardzo dużo. Czekamy na to. Gratulujemy udziału. Dziękuję bardzo. Dyplomy pierwsze zdobywa na uczelnię, a jeszcze 3 lata temu, tak? Bo pierwszy raz, a to się ciągle wydaje, że debiutantka, a to już trzecia edycja. Jakie pomysły na sztukę współczesną ma młodzież, taka jak Pani? Przepraszam? Na sztukę współczesną, jakie pomysły ma taka młodzież jak Pani, która... Ciekawe pytanie. Myślę, że jest bardzo dużo pomysłów i dzisiaj je czerpię się je z życia, więc jest ich dużo. Rafał Łuszczewski. Czy te klimaty, tematyka, którą Pan od lat uprawia dalej, to jest aktualne, czy nowych jakichś pomysłów Pan? Tematyka? Każda praca jest jakby indywidualnym zapisem, więc ciężko powiedzieć, że to jest jakaś tematyka. Bo tam tematyki treść mógł dopisywać indywidualnie, żebym ja tłumaczył Wam, co ja tam zrobiłem. Paula Marinelli. Dla młodych ludzi. Idzie Pani nadal butorowo, czyli sztuka plus te swoje działania takie z pogranicza sztuki, psychologii, terapii. Tak. No po prostu staram się wszystko ładnie połączyć. I miło po raz kolejny gościć na Salonie BIS. Dziękuję bardzo. Jak daleko jesteś zaawansowany swoją wystawą i zapowiedź ją trochę publicznie? No, prac trochę jest, lepszych, gorszych, no chciałbym się wystawić tylko te najlepsze. No myślę, że jeszcze mam troszkę czasu, coś tam jeszcze będę pisał o sobie. Gratulujemy serdecznie.
Katarzyna Olkę. Jak zwykle oczarowujesz nas swoją tematyką fotograficzną, ale w tym roku pojawił się też obraz olejny w twoim wykonaniu. Tak, zgadza się. To jest metoda, która jest nazywana purlinkiem. W języku polskim metoda obrazów wylewnych. I co tak się wymyśliłaś ją, czy jak? To jest troszeczkę dziwne, bo któregoś dnia po prostu się obudziłam i stwierdziłam, że będę malować i tak akurat zaczęłam. Dziękuję za kolejny udział i piękną pracę. Lucyna Bach. Panie Lucynie, to wiele zawdzięczamy w tym roku, jak słyszeliście Państwo, pierwsze miejsce w oglądalności, słuchalności. Duża to sprawa, ta wystawa, którą wszyscy wspominamy, którą miałaś tutaj ze swoimi byłymi podopiecznymi, które wyrosły na wspaniałe artysty. Jakie to dla Ciebie przeżycie było? Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, korzystając z okazji, chciałam wszystkim Państwu podziękować, którzy weszli w interakcję z moim dziełem, które wystawiałam na wystawie Potrzeba Uważności. To była złota rama i prosiłam o zrobienie sobie selfie albo zdjęcia. I jedna z moich wspaniałych koleżanek, które ze mną wystawiały. Cieszę się, myślę, że odniosłyśmy ogromny sukces i muszę Państwu powiedzieć, że tego są już pewne na rok 2023-2024. Już są pewne dalsze kroki, nie będę tego zdradzać. Mogę... Dziękuję za bardzo wspaniałą współpracę, jaką z Twojej strony pomoc, życzliwość doświadczyliśmy. Naprawdę świetnie się współpracowało. Tomasz Perlicino. Nie ustaje w swoich pomysłach, poszukiwania i dosyć tak na bieżąco komentujesz tę rzeczywistość, która nas dotyka. W tych obrazach, które na tej wystawie oglądamy, no, w sposób artystyczny podsumowałeś pewne wydarzenia przykre, które dzieją się. Taki mam filtr, przez który przepuszczam wszelkiego rodzaju informacje. Ostatnie 3 lata no to raczej czasy takie marne i ciemne i przygnębiające. Tak, Rams, pani Basia, z tego co wiem. Stanisław Pręgowski. Żeby to, co robię, było widać i ewentualnie wszyscy ci, którzy mają okazję zobaczyć to, co robię, żeby wyrażali się pozytywnie. Przynajmniej będzie pan Eugeniusz Lepczyński. No, mam taką prośbę, już proszę tak ze mną nie rozmawiać, bo proszę popatrzeć. No przepiękne zło. Tysiące ludzi czekają wreszcie, żeby trochę pooglądać obrazy, tak, takie mam wrażenie. Więc ja specjalnie gram takiego staruszka, ale dziękuję uprzejmie za to. Gratulacje. Pani Bogusława Różańska. Witam Państwa serdecznie. Pani pracę tutaj można podziwiamy tak co roku. Ale pani bardzo aktywnie też działa w Stowarzyszeniu Nauczycieli, którzy tworzą. Co tam się dzieje w tym środowisku, bo tak niewiele wiadomości mamy z tego kręgu, a pani tam jest jedną z wiodących postaci. To znaczy nasi członkowie. Za udział gratulujemy. Pani Karolina Smorawska, która roku temu debiutowała, a już jaką artystką się z dużego formatu zrobiła. Czyli te debiuty służą naszej galerii. Tak, oczywiście. Ten rok to efekty wybrane tam wiszą. Dużo tego typu prac na temat. W tej chwili już go skończyłam, jest następny, ale mniej więcej podobna tematyka. A tytuł? Smaki i zapachy. Smaki i zapachy. Czekamy na te smaki, zapachy, a gratulujemy, cieszymy się widząc Ciebie tak aktywną w naszym gronie. To jest duża sprawa, że tak dynamicznie, ładnie wkraczacie w ten świat artystyczny. Dziękuję.
Bernadetta Sutnikowicz, odkryciem dla nas wszystkich, bo nie spodziewaliśmy się, że tutaj w niedalekim miasteczku takie będą taka odmiana. To raczej nie jest odmiana. To te prace, które prezentuję na tym salonie, to jest taki duży cykl prac, które wykonuję już od 2016 roku. I właśnie w tym roku chciałam pokazać to na salonie. Natomiast no już było wiele wystaw w Polsce i za granicą tej wystawy. Natomiast to jest taka duża wystawa, będzie 4 marca jest wernisaż w Połczynie Zdroju. Jeszcze w naszej przestrzeni narodowej. Pani Agnieszka Szymańska. Pierwszy w życiu salon bliski. Nie. Nie? Przecież już była. No, ten czas leci. No. Agnieszko, jakie, bo ty konserwacją głównie się zajmujesz, co tam odzyskałaś dla naszych oczu w minionym roku? No i dużo tego. Dużo rzeczy złoconych. Głównie na południe Polski to było w moim ustawie świętokrzyskim działałam, akurat z moim kolegą starszym. Troszeczkę tutaj w naszych okolicach, niedaleko Wałcza też w jednej parafii w Firamie. Gratulujemy. Cieszymy się. Pani Marta Tomaszewska-Bartnicka w tym 2022 roku debiutowała w Galerii Debiutów, a teraz z tego co widzę masz pracę na głównej ścianie, tak? Tak się złożyło, jestem zaskoczona. No, bardzo dziękuję. To wdzięczność i tam czekolady dla pani Elżbiety Kędziory, się, która na pewno będzie. Aranżowała tę wystawę. Może później pani Elżbieta się tu pokaże. To wielkie brawa jej się należą, bo to jest jej autorski pomysł na tę wystawę. Tutaj sam Pilski to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie. A jak zrealizowane, wykonane, no to podziwiajcie i później gratulujcie, bo to też. Takie wrażenie bardzo. No bardzo się cieszę, że mogę tutaj uczestniczyć i jestem bardzo wdzięczna za to, więc dziękuję. Ja bym po tobie nie widzę. No jak, trzęsę się. I właśnie pani Renata Wojnarowicz. Pani Renato, gratuluję i to jest piękny album za Grand Prix Publiczności 2021. Którzy głosowali i sprawili mi taką przyjemność, że właściwie dopiero dzisiaj mogę za to podziękować. Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo ważna sprawa, że jeżeli jego prace są doceniane, odczytane prawidłowo i polubione, tak? Ja to nie dziś. Zapraszam teraz panią Natalię Wysocką. Pani debiutowała, miała tutaj debiut, później ta wystawa, na której pokazała wiele wspaniałych prac. Jak rozwija się pani kariera? Bardzo dobrze. Może podniesie mikrofon albo do ręki. Tak. No już w przyszłym roku zapowiada się duża wystawa dla mnie w Sztokholmie. Który jestem bardzo, nie mogę się już doczekać. Cóż, Dariusz Zatopka. Zatopka. No właśnie zastanawiałem się, wydaje mi się, że też no 2006 chyba, jakoś tak jeszcze właśnie pamiętam trochę inne osoby, które tu pracowały, było pan Andrzej mnie zaprosił i chyba pani Fromberg pracowała, także od tamtego czasu właściwie uczestniczę cały czas w tych salonach. W tym roku właśnie pokazuję taką grafikę cyfrową. Gratulujemy. Dziękujemy. Zapraszamy. A w tym czasie poproszę Martę Zatylny, nie występować taką wyrobioną publicznością. Nie? Zawsze miłe i bardzo stresujące. No ale już trzeba się przyzwyczajać, bo kariera coraz bardziej się rozwija, rozkręca.
plany na ten rok artystyczny, jakie najważniejsze? A tych planów jest dosyć sporo, nie wiem, które najważniejsze. Myślę, że to się okaże z czasem, ale sporo tych planów jest na ten rok, będzie zdecydowanie bardzo aktywny. No i proszę Państwa, tak już dochodzimy do końca. Została jeszcze jedna debiutantka, Kata Czechlińska. Zapraszamy. Ten 1,80 m chyba ma, to nie jest aż taki największy, że zajmą po 2 metry. To jest takie, po 2 metry, nawet 50, to jest taki mój. A jak na tym będziemy powinowali, to czym Pani przywiezie to obraz? Nie wiem, nie mam pojęcia, już to ciężko. Niech Pani to perfektuje z tatą swoją, tak? No, na przykład. Dira jakiegoś przynajmniej. Mam nadzieję, że się uda. Dużo takich prac z podwania ręki powstaje? No, dużo. W czasach tych pandemii, takiej najmocniejszej, to bardzo dużo. No, po prostu siedziałam od rana do nocy praktycznie w tej pracowni. Teraz trochę mniej, bo też mam inne zajęcia, ale ogólnie wydaje mi się, że sporo. Będzie co oglądać.